Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni, a cały lud przyszedł do Niego. Usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją na środku i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby móc Go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem po ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli się po kolei rozchodzić, poczynając od starszych ludu, tak, że w końcu został on i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona zaś odparła: Nikt, Panie. Wtedy jej oświadczył: Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz. Najpierw zwróćmy uwagę na prawo rzymskie, jakie było. Więc prawo mojżeszowe mówiło, że za cudzołóstwo należy kamienować. Ale w Grecji, w Rzymie, cudzołóstwo było czymś dosyć powszechnym i to nie było karane. Jednak no, Żydzi, mając swoje prawo, będąc pod okupacją rzymską, próbowali tutaj jakiś konsensus znaleźć. No, skoro ich ustawodawca, cesarz, tego nie neguje, no to dlaczego oni... To jak oni to mogą pogodzić, jak swoje prawo? No bo jeżeli się nie podporządkują, to będzie to odebrano jako występek pod tym prawem. Więc to jest troszeczkę taki samosąd miał być. Jako takie oczyszczenie ich społeczeństwa, no bo prawo rzymskie też zakazywało wykonywania wyroków śmierci bez jakby odpowiedniej władzy. Też nazwali Jezusa nauczycielem, a oni wiedzieli już, co się święci, bo chcieli Go wystawić na próbę. Można by się nawet pokusić, że to była taka troszeczkę ustawka na to, że specjalnie kogoś, jakąś kobietę podstawili, żeby zobaczyć, co on powie. No bo z jednej strony Rzym zezwala na cudzołóstwo, a z drugiej strony nasze prawo nie zezwala. To pisanie nawiązuje też do prawa rzymskiego, które mówi, że najpierw wyrok należy spisać. Nie wiemy, co pisał. Jest kilka wersji. Jedna mówi, że wypisywał grzechy faryzeuszów. Inna, że napisał cudzołóstwo. Tego się do końca nie dowiemy. Ale w Księdze Wyjścia znajdziemy taki fragment. Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego. Czyli Jezus wiedział, że ta kobieta mogła być niewinna. Ale czy faktycznie ją przyłapano? Czy faktycznie ten czyn dokonała, nie wiemy. Jednak wiemy, że Jezus zna nasze serce i wie, że każdy grzeszy. Ale teraz pomyślimy sobie, że co, że zuchwale, ach, będziemy grzeszyć, będziemy robić to, tamto, siamto, no i pójdziemy do spowiedzi. O, nie, 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 nie. Jezus mówi: idź i nie grzesz więcej. Wiele środowisk takich bardzo progresywnych, lewicowych mówi, że o, Jezus by szedł z nami, Jezus by się z nami zgodził. Jezus by był z nami. Byłby, bo był z celnikami, faryzeuszami, z tymi najgorszymi był. Ale co im mówił? Idź i nie grzesz więcej. Odpuszczał grzechy. Maria Magdalena na przykład, bo nie wiemy, co to była za kobieta. Może to też być ona. A może to być też każdy z nas. Mówi, żeby nie grzeszyć więcej. A jak ktoś, kto poznał Jezusa, poznał Jego olbrzymie miłosierdzie, no to będzie grzeszył, bo jest człowiekiem, ale porzuci dawny styl życia. Maria Magdalena, jeżeli byśmy ją utożsamili z tą kobietą cudzołożną, była aż pod krzyżem. Apostołów nie było poza Janem. Piotr się wyparł Jezusa, ale ona była. Że tak Jezus potrafi zmienić nasze życie. Niedługo będziemy obchodzili święta wielkanocne. Jeszcze raz przeżyjemy śmierć i potem zmartwychwstanie. I Jezus to dla nas zrobił. To nie była łatwa śmierć. Jezus się naprawdę tam męczył. On się udusił, bo taki był sposób krzyżowania, żeby jak najwięcej bólu zadać temu cierpiącemu. I zrobił to z miłości do nas. Nie potępia nas, ale nie chce, żebyśmy grzeszyli. No bo chce, żeby każdy był z Nim, każdy się zbawił. Też jesteśmy w takim miejscu. Jesteśmy przy grobie dr Wandy Błeńskiej. Spędziła ponad 40 lat na misjach, lecząc chorych na trąd. Jezus, który był dla niej opoką, karmiła się Jego ciałem i dawał jej siłę, też wpływał na nią bardzo mocno.
że tak jak faryzeusze odtrącali tą kobietę, chcieli ją ukamienować, to Jezus szedł do tych wszystkich, którzy byli tymi wyrzutkami. Tak samo robiła dr Wanda Błońska. Ona szła do tych trędowatych, skończyła specjalizację z higieny, no to wiedziała, że może tych chorych na trąd dotknąć bez rękawiczek, bo umyła ręce, a teraz o tych o dezynfekcji i o myciu rąk wiemy bardzo dużo przez koronawirusa. I ci trędowaci mówili, że to był pierwszy dotyk człowieka od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. I to jest taki piękny przykład, żeby iść czasem tam, gdzie są takie wyrzutki, gdzie jest taki margines społeczeństwa. Bo co, oni nie zasługują na miłosierdzie? Ta kobieta nie zasługuje na miłosierdzie Boże cudzołożna, która była w Ewangelii? Każdy zasługuje. Ale czasem no, trzeba się tutaj spiąć, czasem ugryźć w język, no bo to nie jest łatwe. Szczególnie jak ci ludzie z tak zwanego marginesu są też w naszym społeczeństwie, no bo prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Doktor Wanda, biała kobieta Europejka dla Afrykańczyków, to był szok. Kobieta ich leczy. Coś powie miłego, nie tylko da zastrzyk, opatrunek i tyle. Powie jakieś miłe słowo. Często powtarzała, że nie wie, ile ludziom pomogła swoją modlitwą, a ile wiedzą lekarską. Jest też Wielki Post, więc chciejmy tych uczynków miłosierdzia więcej robić. Nie mówię, żeby każdy od razu jechał do Buluby, do Ugandy na 40 lat. Ale może nie schowam krzyżyka pod koszulę, nie będę się wstydził różańca w autobusie, bo kto wie, czy nasze życie nie jest jedyną Ewangelią, którą jakiś człowiek przeczyta.